W internecie pełno jest tajemnic, mrocznych historii, legend miejskich, czy w końcu wyjątkowo ponurych, krwawych i niebezpiecznych zagątków. Niefortunnie to właśnie internet jest dla nas największym źródłem informacji na dowolny temat i to dzięki niemu dowiedzieć możemy się niemal wszystkiego. Tajemnic gwiazd, sekretów elit, czy w końcu tej części historii, która na zawsze spłonęła, do której prawdopodobnie nigdy byśmy się nie dokopali. Jednak jest internet, prawda? On wie wszystko i wszystko robi za nas. Setki milionów użytkowników z całego świata jest w stanie wspólnymi siłami dojść do niemal wszystkiego. I właśnie takową historię przedstawię w dzisiejszym materiale. Dziś ponownie przyjrzymy się ponurej, zapomnianej przez wszystkich zaginionej kreskówce. Pochodzącej z późnych lat 90., o której na dobrą sprawę usłyszeliśmy dwie dekady później. Moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i zgaście światła, jeśli oglądacie ten film w nocy, albowiem przed wami sprawa Pink Morning Cartoon. Historia rozpoczyna się 17 kwietnia 2007 roku, kiedy na kanale Jank & Chick opublikowany zostaje nietrwający więcej niż minutę film prezentujący, jak to autor ujął w opisie, dziwaczne, ciche show dla dzieci Lofi. Ponad dwa lata później, 12 lipca 2009 roku, na kanale pojawia się dwuminutowy film o nazwie Pink Morning Cartoon, który zdaje się być o minutę dłuższym klipem od tego opublikowanego dwa lata wcześniej. Ponadto ten twór jest znacznie czytelniejszy od poprzedniego, jego jakość jest lepsza. I'm sure we can find something to do. Went in the living room with the children, sat down on the couch and told them a couple of real good stories. Then she said, kids, I've got an idea. Let's go into the old manor. Nazajutrz 13 lipca ukazuje się kolejny film prezentujący fragment owej kreskówki. Tym razem jest to piosenka Everything's Coming Up Spring. Wszystko nadchodzi wiosną. Te trzy niedługie nagrania, jak się później okazało, są otóż wycinkami, fragmentami starej kreskówki, starego serialu dla dzieci o nazwie Pink Morning Cartoon. Co ciekawe, pierwsze dwa klipy prezentują nam dwójkę bohaterów i podają ich imiona, mianowicie Katie i Jean. Drugi i trzeci klip zaś zdaje się być edytowany przez Jankiem Chicka. Dlaczego? Otóż na ich początku oraz końcu znajduje się tak zwane Fade Transition, czyli jedno z najbardziej podstawowych przejść, które znajdziecie w każdym programie do montażu. Jednak sam Jankiem zarzeka się. Twierdzi, iż nie edytował on tego, a wszystko znalazł na starej taśmie VHS. Jednak osobiście uważam, iż zostało to pocięte i zedytowane w dowolnym programie do montażu. Jednak wracając do tematu samej zaginionej kreskówki. Wygląda to całkiem niepokojąco, nieprawdaż?
Nie mam zamiaru opisywać każdego odcinka, więc płynnie przeskoczmy do samego śledztwa. Otóż tak się składa, iż największą ilość informacji zawdzięczamy zespołowi PMC Search, działających na serwerze Discord Pink Morning Cartoon Search Server. Samo śledztwo rozpoczęło się od postu na Reddicie z dnia 3 kwietnia 2020 roku, którego autor pokrótce opisał sprawę, po czym ludzie sami zajęli się tematem. Jednakże, co wiemy? Pink Morning Cartoon był to stary serial telewizyjny dla dzieci, emitowany około 5 nad ranem pod koniec lat 90. oraz na początku lat 2000. Jak twierdzi Jenkem Chick, autor wspomnianego posta z 3 kwietnia, twierdzi, iż sam oglądał kreskówkę i było to w Columbus, w stanie Ohio. Twierdzi również, iż było to religijne show dla dzieci. Użytkownicy wiki poświęconej tego typu rzeczom twierdzą, iż program był emitowany na kanale 2 bądź 53 w okolicy właśnie Columbus w Ohio. I na tamten moment to było wszystko. Były to jedyne szczegóły w sprawie tej tajemniczej, owianej enigmatyczną, ciemną kurtyną kreskówki. Mimo wszystko sam Jenkins wielokrotnie był oskarżany przez innych użytkowników internetu o to, iż rzekomo sam mógł stworzyć wszystkie nagrania. Niektórzy twierdzili, iż to tylko ARG i nic nie jest tutaj rzeczywiste. Jest to jak najbardziej trafne spostrzeżenie. Wszystko układało się w logiczną całość i można było pomyśleć, że jest to nic więcej jak fikcja. Przemawiały za tym takie argumenty jak wspomniane wcześniej Fade Transition pod koniec drugiego i trzeciego klipu, czy różnice pomiędzy pewnymi szczegółami w pierwszym oraz trzecim klipie. Jednak jaka była prawda? Cóż, nadeszła pora, by zejść głębiej. Everything Coming Up Spring. Ta krótka, lecz jakże niepokojąca piosenka stała się jedną z pierwszych wskazówek dla wszelkich detektywów czy śledczych, którym zawdzięczamy rozwiązanie tej tajemnicy. Otóż śpiewający głos prędko został połączony z głosem Roya Browna, pewnego sławnego brzuchomówcy. They were looking at some dirty pictures and they wanted me to look too. Bars go high, bars go low. Bars is my set. Well, it's time to go. Everything's coming up spring. Everything's coming up spring. Podobieństwo jest słyszalne, prawda? Ronald występował w pewnym odmiennym show religijnym dla dzieci o nazwie Joy Junction. Jak widzicie, mamy tutaj lekkie powiązanie i stąd moglibyśmy przejść do tezy, że słyszymy tutaj głos Browna, że mężczyzna występował także tutaj. I cóż, przypuszczenie to jest jak najbardziej logiczne, a postać Browna w powiązaniu z tematem ponurej, zapomnianej kreskówki może nadać więcej nutki niepokoju tej sprawie. Otóż w 2013 roku Ronald Brown w wieku 57 lat został skazany za popełniony na dziecku, ale nie ma to większego związku ze sprawą, więc prędko zboczmy z tego jakże przerażającego tematu. Przejdźmy zatem do komentarzu użytkownika The Inspector, który podał kilka całkiem interesujących wskazówek. Jestem prawie pewien, że nie pochodzi to z publicznego dostępu, ale od religijnego dostawcy telewizji satelitarnej, znanego jako Sky Angel. Teraz już nie istnieją, ale działali od 1996 roku, a ja dorastałem z tymi wszystkimi naprawdę mało znanymi, niskobudżetowymi chrześcijańskimi programami, które nadawali. To był prawdopodobnie jeden z nich. Mimo wszystko znalezienie większości segmentów, zwłaszcza z ich kanału dla dzieci, jest prawie niemożliwe. Jestem w szoku, ilekroć znajdę coś, co zostało zachowane. Jakiś czas później osoby pracujące nad sprawą odnalazły spot reklamujący Sky Angel z 2002 roku. W tym momencie znalazło się coś, co wydaje się być kreskówką dla dzieci. Do Sky Angel należał KTV, czy też Kids and Teens Television. Jednakże w ramach czasowych, w których rzekomo emitowana miała być Pink Morning Cartoon, nie odnaleziono nic,
co jakkolwiek przypominałoby owy twór, przynajmniej różniło się to wieloma szczegółami. Wobec tego Sky Angel prędko został wykreślony ze sprawy. W tym czasie wspomniany wcześniej serwer na Discordzie został w końcu uformowany, a jego załoga prędko poczęła poszukiwać interesujących stacji telewizyjnych występujących w okolicy Columbus. Odnaleźli wówczas stację o nazwie WINJLP, czy też WINJLP. Stacja należała do kobiety imieniem Ella Flowers. Pani Flower znana była z, jak podaje Wikipedia, występowania w starych filmach domeny publicznej, starych kreskówkach oraz programach religijnych. Natomiast wersja artykułu z 2005 roku posiadała jedną dodatkową linijkę tekstu, której obecnie próżno szukać. Mówiła ona o fakcie, iż stacja często mierzyła się z problemami technicznymi, nadającymi ich tworom dziwności czy pewnej nutki niepokoju. Jeżeli spojrzymy na 3 filmy, które opublikował Jenkem, na pierwszy rzut oka zobaczymy zakłócenia, poczujemy niepokój, czy dostrzeżemy tą dziwność wylewającą się z owych klipów, a zwłaszcza z tego pierwszego. Wkrótce do ekipy śledczej odezwał się sam Jenkem Chick, mówiąc, iż jego dawnym hobby było nagrywanie starych kreskówek i tworzenie z nich mixtape'ów ze swoim przyjacielem i właśnie w ten sposób odnalazł Pink Morning Cartoon i wypuścił je do internetu. Sam Jenkem nie powiedział wiele, więcej powiedział natomiast jego przyjaciel, stary przyjaciel, z którym tworzył owe mixtape'y. Opublikował on otóż ten screenshot, jedną pojedynczą klatkę z oryginalnej kreskówki, która nie mówi wiele, poza jednym małym szczegółem, ostatnią linijką tekstu. Niestety lekko przyciętą, jednakże po dłuższej analizie pewnym jest, iż treścią napisu było imię i nazwisko. Ella Flowers. I tutaj rodzi się pytanie. Kim jest Ella Flowers? Kobieta była pastorką oraz autorką tekstów do piosenek oraz właścicielką omawianej stacji. Niestety, wówczas 79-letnia Ella Louise Flowers zmarła 17 lipca 2017 roku. Spoczywaj w pokoju. Niestety zespół śledczy nie mógł skontaktować się z panią Flowers. Rozpoczęły się więc poszukiwania oryginalnej ramówki należącej do zmarłej stacji. Otóż w godzinach porannych, kiedy Pink Morning Cartoon powinno być emitowane, szedł program znany jako Kids Fun Festival. W ręce ekipy wkrótce później wpadł pochodzący z 1999 artykuł, którego treść była następująca. W trakcie dnia program zawiera Kids Club. Misja dla Ellie Flowers. Ostatnio pani pracowała do późnej nocy, bądź całą noc nad kreskówką. Trudząc się przy rzędzie komputerów, naprzeciw akwarium w jej salonie kobieta przypomina sobie historię z jej dzieciństwa, adaptując je do historii Kate i Ginny Jokers. I tutaj sprawy zaczynają się łączyć. Kate i Ginny. Imiona, które na 100% występowały w Pink Morning Cartoon. Otóż były to imiona dzieci. Wkrótce zespół śledczy skontaktował się z wnuczką oraz córką pani Flowers, a ich konwersacja zaowocowała interesującymi wskazówkami. Otóż samo Pink Morning Cartoon oryginalnie nosiło tytuł The TV AIDS Kids Fun Fest. Okazało się, iż świętej pamięci Ella Flowers sama odpowiedzialna jest za stworzenie kreskówki. Z konwersacji z wnuczką kobiety, Samantą, wyniknęło, iż niestety nic po kreskówce nie zachowało się, bowiem kuzyn dziewczyny wykradł wszystkie 10 taśm, na których zachowane były odcinki. Następnie spalił je, zniszczył. Obecnie nikt nie ma z nim kontaktu i nawet nie wie, gdzie dokładnie przebywa. Niestety kreskówka oraz taśmy VHS, na których została nagrana, spłonęły w ogniu i niestety na zawsze przejdą do historii. I to tak naprawdę koniec tej historii. Myślę, że przedstawiłem wam ją całkiem interesująco i napiszcie w komentarzach, co o niej sądzicie. Największe brawa należą się Discordowemu zespołowi PMC, który na dobrą sprawę rozszyfrował tę zagadkę. To właśnie dzięki nim dowiedzieliśmy się prawdy, a jako źródło do tego materiału posłużyło mi film użytkownika Blame It On George. Link znajdziecie w opisie, no i to już tyle w dzisiejszym materiale. Standardowo bardzo dziękuję wam za oglądanie.
Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz tego typu więcej, to zostaw pod nim łapkę w górę oraz subskrybuj kanał tradycyjnie z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Obejrzyj poprzednie filmy, wyczekuj także tych następnych, wpadaj na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, link znajduje się w opisie, tam możesz ze mną pogadać każdego dnia. Zajrzyj też na Instagrama, Snapchata, Twittera i całą resztę, do wszystkiego linki macie w opisie, a tymczasem chciałbym pozdrowić następujące osoby. Kefcio9, Marcel Kozak, Kacper Żbikowski, Sonic Games Ity, Dawid Pawłowski oraz Cejan Ity. Pozdrowienia są do Was serdecznie, Was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli również chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem chciałbym jeszcze podziękować wszystkim osobom wspierającym ten kanał. A jeżeli Ty chciałbyś w jakiś sposób przyczynić się do rozwoju tego kanału, to możesz rzucić groszem, oczywiście jeśli chcesz. A tymczasem do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Mówił do Was Mondar i pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, dobrej nocy, cześć!